Gmina Łomża, tak jak cała Polska, pobiegła w 10. już edycji biegu Tropem Wilczym. 250 biegaczy punktualnie o godzinie 12 stawiło się na starcie w Giełczynie. Wspominano o żołnierzy wyklętych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, a szczególnie pamiętano o naszych sąsiadach zza wschodniej granicy. Biegniemy, żeby oddać hołd żołnierzom wyklętym w ramach biegu Tropem Wilczym. Zaraz potem wystartuje bieg w ramach aktywnej piątki gminy Łomża. Jest to Grand Prix współfinansowane przez województwo podlaskie, przez marszałka województwa podlaskiego. Jest to już impreza markowa. To jest drugi sezon, kiedy startujemy. Jest to 5 biegów na terenie gminy Łomża, rozłożonych przez cały rok. Ja biegam 50 lat, no i chyba mogę być wizytówką biegacza, prawda? Także gorąco zapraszam. Bieganie to zdrowie, rower, pływanie, a my kochamy bieganie, także biegamy dla zdrowia, także spokojnie zacząć i zgłaszać się do nas. Biegamy z kotylionem, wspieramy Ukrainę, jesteśmy za wolnością i dziękujemy wszystkim, którzy są z nami. Do Giełczyna przyjechali miłośnicy biegania m.in. z Białegostoku, Olsztyna i oczywiście mieszkańcy ziemi łomżyńskiej. Wyruszyli, by przebiec dystans pamięci, który mierzy dokładnie 1963 metry. Jest to długość nieprzypadkowa, bowiem w tym roku zginął ostatni poległy w walce żołnierz wyklęty Józef Franczak, pseudonim Lalek. Już prawie gotowa do biegu. Biegam od lat, jest to jeden z biegów, który gości w moim kalendarzu biegowym na stałe, więc no nie mogło go zabraknąć. Biegi na spokojnie, rekreacje, żeby trochę tych endorfin nadobyć w tych ciężkich, niestety ciężkich czasach. Jak najbardziej. Daje to przewietrzenie głowy, oprócz kondycji, wiele radości naprawdę. Biegam od 2 lat. I po prostu w aktywnej piątce już ten drugi rok uczestniczę, więc dlatego się zapisałam tutaj. Trochę wkręciła mnie córka. I od 2 lat, od stycznia dosłownie, 2 lata minęło w styczniu, córka zaczęła biegać, ja trochę za nią też. I tak się wkręciłam i później taką żeśmy trochę aż drużynę utworzyli, kurpie na luzie jakby coś. Tropem Wilczym pobiegły nawet psy. Przed startem spotkaliśmy właścicielkę uroczej arii wyżła niemieckiego. Mam nadzieję, że mnie pociągnie do samej mety. Szczerze mówiąc, to mnie mama namówiła i mama biega od zawsze, to i jakoś ja się wkręciłam. Mam nadzieję, że na ten krótszy bieg przybiegnę jako pierwsza. Pierwszy na mecie 10. biegu Wilczym Tropem w Giełczynie pojawił się Andrzej Godlewski. U mnie to jest amatorstwo, więc, ale tak się staram trenować, żeby coś tam biegać. Dzisiejszy bieg jest taki krótki, więc dla mnie tam praktycznie taka rozgrzewka przed tym dzisiejszym główniejszym biegiem, ale myślę, że takiego zwykłego biegacza to już jest trochę, to 2 kilometry trochę wchodzi, niecałe 2 kilometry. Troszkę mi się biegło tak bardziej patriotycznie, bardziej doniośle niż taki zwykły bieg. Myślę, że to tak te uczczenie tych żołnierzy, myślę, że trochę to daje dla biegaczy. Że przynajmniej w taki sposób mogliśmy to zrobić. Super, taka rozgrzewka, ale wspaniała. A bieg bardzo ważny, bardzo istotny, co roku uczestniczę. Atmosfera tak samo i w tym roku. W tym roku jeszcze bardziej taka zupełnie inna, zrozumiałe dlaczego. Ale cudowny, trasa cudowna, organizator wspaniały. Wszystko super. Wśród szczęśliwych biegaczy znaleźli się również bardzo młodzi ludzie. Spotkaliśmy tego, który wygrał bieg wśród najmłodszych uczestników. Od małego dziecka już chodziłem na zawody kajate, boksu, piłki nożnej. To ja znów wróciłem do kajate i byłem na lekkoatletyce, więc chciałem zdobyć jakiś medal. Byłem pierwszy z dzieci. Zmęczony, ale super. Już 10 na 10 kilometrów? Nie, już nie dam rady. Ogólnie mamy w tygodniu ciągle zajęcia i lubię pobiegać z psem, więc no udało się. No, a tak to specjalnie się nie przygotowywałem. Bardzo motywujące są trofea, no to jest najlepsze, żeby wygrywać, tak? A trudne to nie jest, tylko trzeba chcieć. Gorąco polecam. Bieg pamięci był rozgrzewką do 10-kilometrowego biegu po miód. Pierwszego z cyklu drugiej edycji Grand Prix Aktywna Piątka gminy Łomża, który odbył się pod honorowym patronatem marszałka województwa podlaskiego. To dobry projekt, można powiedzieć, bo skupia bardzo dużo zawodników. W ubiegłym roku na każdym z 5 biegów było ponad 200 uczestników. To jak pomnożyć przez 5, to jest olbrzymia liczba ludzi, ale nawet całych rodzin. Są tu i zawodowcy, ale są
są i amatorzy. I to tak fajnie wybrzmiewa, że ta idea sportów takich, bo biegają na różnych dystansach. Gratulacje samorządu gminy Łomża dla pana wójta, że potrafią zaprosić ludzi, potrafią zorganizować. Aktywna piątka gminy Łomża cieszy się popularnością wśród biegaczy. Organizatorzy stworzyli wiele kategorii wiekowych, co pozwala osiągnąć wyniki dostosowane do swoich możliwości. Grygo Paweł potrzebował 36 minut, by jako pierwszy dobiec na metę biegu po miód. Dlaczego bieganie? Zaczęło się w szkole podstawowej. Były dobre miejsca, dobre wyniki. No i tak zostało. Jak się jest w czymś dobrym, to warto się troszeczkę poświęcić, żeby to było. I tak myślę, że tylko sport, bo jakichś tam talentów, że tak powiem, artystycznych nie ma, to tylko sport. I to sport wytrzymałościowy. Wśród pań niepokonana okazała się Paulina Duda-Skolna, która nie pierwszy raz pobiegła w aktywnej piątce. Na co dzień prowadzi firmę, a bieganie stało się jej pasją. Jej czas to niewiele ponad 43 minuty. Bardzo dobrze się czuję. Pobiegam na luzie, powiedzmy, i jest fajnie. Co roku biorę w tym udział. Generalnie biegam już od 5 lat, tak stale. Teraz zaczęłam się bardziej przygotowywać pod półmaraton warszawski. 28 marca mam start. I na przykład dzisiaj podczas tej dyszki czułam to, że jestem już w innych treningach. Jak się okazało podczas wręczenia nagród, wiek nie ma żadnego znaczenia. Czesław Nowakowski ze względu na sytuację na naszej wschodniej granicy zrezygnował z maratonu w Stanach Zjednoczonych, by pobiec po miód i wygrać bieg w najstarszej kategorii wiekowej. Bardzo mi miło tutaj, że uczestniczę w zawodach w Giełczynie, w Grand Prix Łomży. Natomiast dzisiaj powinien biec, w tej chwili powinien być na maratonie w Arkansas Split Rock. Moje nie wyleciałem z uwagi na sytuację na naszej wschodniej granicy. 25 marca startuje w Jeruzalem maraton, wylatuje 23. Tak średnio 1-2 maratony miesięcznie i przeplatane takimi krótszymi dystansami. Także wspaniale się czuję, najlepsze lekarstwo na zdrowie, kondycję i radość życia. To jest. W tym roku miałem przyjemność już drugi bieg Tropiem Wilczym. No, to jest ukłon do naszych bohaterów, co dzięki nim między innymi żyjemy w takim kraju, a nie innym. W trakcie rywalizacji sportowej w Giełczynie przeprowadzona została zbiórka karmy dla schroniska Sonieczkowo oraz zbiórka pieniężna do puszek na zakup środków medycznych dla uchodźców z Ukrainy. Dar serca, ta empatia, to wszystko, co wypływa z Polaków, to także będzie miało miejsce dzisiaj. Chcemy także wspierać naszych sąsiadów Ukraińców. Kolejny bieg z cyklu Aktywna Piątka zaplanowano na 8 maja 2020 roku, również na 10 km w Jednaczewie i będzie to bieg Stacha Konwy. Podlaska Rada Seniorów przy Marszałku Województwa rozpoczęła drugą kadencję. Nową przewodniczącą Rady została Janina Czyżewska wraz z Danutą Roszkowską jako wiceprzewodniczącą. Wybraną na sekretarza Jolantą Wołągiewicz oraz innymi członkami gremium będą działać na rzecz środowiska senioralnego w naszym województwie. Powołania do Rady wręczył marszałek Artur Kosicki podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować ustępującej Radzie Seniorów, tej pierwszej kadencji Radzie, za dotychczasową pracę. To było takie przetarcie się, jeśli chodzi o wspólne działania. No nie był to czas łatwy, bo pamiętamy o pandemii, pamiętamy o kryzysie na granicy, ale pomimo tego Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego działała i to bardzo prężnie. Wszystko, co żeśmy sobie założyli, stamtąd Rady Seniorów, z tego, co mi wiadomo, żeśmy wykonali. Szczególne podziękowania skierował do osób, które zdecydowały się kontynuować działalność w Radzie Seniorów drugiej kadencji. Wiem też, że są członkowie tej Rady, którzy też zostali wybrani, chcieli zostać wybrani na drugą kadencję. Dlatego też dziękuję, że dalej przyjęliście Państwo moje zaproszenie do tego, żeby dyskutować o roli seniorów, jeśli chodzi o nasze województwo, o tym, jak i co mamy opiniować, jakie akty podejmować, tak żeby faktycznie nie tylko w kwestii polityki senioralnej, ale ogólnie mając na uwadze rozwój naszego województwa, żeby to było jak najbardziej efektywne i skuteczne.
do tego, żeby ono się jak najszybciej i jak najlepiej rozwijało. Marszałek zaznaczył też, że cały czas zachęca podlaskie samorządy do tworzenia lokalnych rad seniorów. Powinniśmy dyskutować i namawiać jednostki, włodarzy jednostek samorządu terytorialnego do tego, żeby tych rad było jak najwięcej. Nie tylko przy marszałku województwa podlaskiego, ale też w gminach, tak żeby faktycznie ten głos był jeszcze silniejszy i bardziej słyszalny i mógł się przebić w tych mniejszych środowiskach, bo z pozycji województwa czy Rady Seniorów przy marszałku wszystkiego zrobić nie możemy i też nie znamy wszystkich problemów. Dlatego stąd ten apel cały czas ponawiam do włodarzy, do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, żeby faktycznie wdrażali powoływanie rad seniorów, bo to są naprawdę bardzo dobre pomysły. To są ludzie, którzy mają pasję, którzy mają doświadczenie zawodowe, ale też doświadczenie życiowe, czyli te najważniejsze. Grażyna Czajkowska, wiceprzewodnicząca Rady pierwszej kadencji, podsumowała minione 4 lata działalności Rady. W tym czasie odbyło się 7 posiedzeń, 2 fora i kongres. Spotkania dotyczyły m.in. promocji rad seniorów, komunikacji z władzami samorządowymi i instytucjami, opieki medycznej, wsparcia osób starszych w pandemii, oferty instytucji kultury skierowanej do osób starszych. Rada podjęła też działania w kwestii określania kompetencji rad seniorów i ich finansowania poprzez przyjęcie odpowiednich ustaw. Bardzo ważnym elementem działania Rady jest jej dążenie do jej rozpoznawalności na poziomie województwa, również w samorządach lokalnych. Rozmawialiśmy również na temat Centrum Zdrowia 75+, na temat współpracy z ogólnopolskimi organizacjami senioralnymi, z Obywatelskim Parlamentem Seniorów, z Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów. Tylko ustawa o samorządzie gminnym przewiduje tworzenie rad seniorów. Niestety ustawy wyższego rzędu, czyli ustawa o samorządzie powiatowym i województwa nie przewiduje i tu jest dobra wola władz powiatowych i wojewódzkich co do tworzenia rad seniorów, ale nie ma tego umocowania w ustawie. Rady Seniorów Podlaskie łącznie z naszą radą przy marszałku województwa wystosowały również apel do samorządów położonych w strefie stanu wyjątkowego w obszarach przygranicznych z Białorusią o szczególną troskę o osoby starsze zamieszkałe na tych terenach poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych. Również skierowaliśmy apel do mieszkańców w sprawie szczepień, a także list otwarty do pana marszałka wypracowany w trakcie drugiego kongresu w Supraślu o utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Białymstoku. Podlaska Rada Seniorów przy Marszałku Województwa została powołana pod koniec 2017 roku. Jest ciałem opiniująco-doradczym oraz konsultacyjnym. Działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Jej kadencja trwa 4 lata. Gremium może liczyć maksymalnie 15 członków powoływanych spośród przedstawicieli reprezentujących osoby starsze oraz reprezentantów podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką osób starszych. Pieczę nad działalnością Rady sprawuje Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Babka ziemniaczana była obowiązkowym elementem kulinarnego konkursu Gotuj z klasą organizowanego przez Województwo Podlaskie. Julia Nizik i Natalia Dąbrowska dołożyły do tego zupę krem z dyni oraz mrowisko i wygrały. Będą zatem reprezentowały w wojewódzkim finale konkursu Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Zupę krem bardzo dużo gotuję w domu i wiem, że to jest dobry przepis. I też właśnie mi się skojarzyła z naszym regionem, tak? I dodałyśmy właśnie śmietany jako taki składnik podlaski, a mrowisko najbardziej nam właśnie przypominało też w Podlasie. No babka była głównym daniem. To jest dla nas bardzo wielkie przeżycie i coś nowe doświadczenie. Bardzo lubimy gotować, od małego miałyśmy do czynienia z gotowaniem i
chcemy dążyć dalej do tego celu, żeby było coraz lepiej. Uczniowie z 13 ponadpodstawowych szkół rolniczych i zawodowych z regionu, w którym prowadzone są zajęcia o profilu gastronomicznym, po raz trzeci mają okazję do doskonalenia umiejętności kulinarnych przy przygotowywaniu tradycyjnych podlaskich potraw. Moja młodzież uczestniczy w tym po raz trzeci. Po raz pierwszy zdobyła młodzież 4. miejsce, a jestem bardzo dumna, że przed okresem pandemii, więc w maju 2019 roku, młodzież zespołu szkół weterynaryjnych, oczywiście o kierunku kształcenia technik, technologii i usług gastronomicznych, zajęła 1. miejsce w województwie, a były to przesympatyczne osoby w postaci Piotrka i Natalii, bo to jest zawsze duet startujący w tym konkursie. Wygrywa najlepszy, ale dodatkowo te wszystkie inne osoby uczą się tego, co jest bardzo ważne w ich kierunku, w ich zawodzie, a mi zostaje ogromna duma i radość, że im się w życiu udaje. W popularnej Wecie kształcą się m.in. specjaliści z zakresu technologii żywności, żywienia i usług gastronomicznych. I nauczyciele tych specjalności sprawowali opiekę nad uczestnikami konkursu. Ważną rolę w przygotowaniach odegrały jednak także rodzinne inspiracje. Są to wszystko autorskie i receptury, tak? Poszukują produktów, poszukują przepisów, czasami koła gospodyń wiejskich, czasami bardzo często to jednak babcia. Babcia, bo jak pytałam uczniów, to babcia, ciocia albo jeszcze tam jakaś wujenka, stryjenka, to oni im podpowiadali bardzo dużo, bo miało być to z tradycją, miało być to z powrotem do korzeni, no ale też jeżeli chodzi o ten design, to miał być trochę taki nowoczesny, tak? Jak to mówią, jemy ustami, ale na początku smakujemy oczami. Zwycięzcy etapu szkolnego będą reprezentować swoją szkołę w etapie wojewódzkim, w finale konkursu, który zaplanowany jest na 25 marca. Będą gotować swoje dania i prezentować je komisji konkursowej. Ocenie będzie podlegał smak, prezentacja i związek z regionem danej potrawy. Partnerem tegorocznej edycji Gotuj z Klasą jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem podlaskiego kuratora oświaty. Chcemy pokazać jako zarząd województwa, jako sejmik województwa podlaskiego to, co mamy bardzo dobre rzeczy, takie smakowe, regionalne, tradycyjne. Bardzo liczymy na to, że nasza oferta w postaci uczestnictwa w takich konkursach wyzwoli taką energię przede wszystkim uczniów, ale też i pedagogów, którzy zajmują się gastronomią w naszym województwie. Nasze województwo przecież słynie z dobrej kuchni tradycyjnej, która jest, można powiedzieć, naszym towarem eksportowym w Polsce, ale i na całym świecie. Zmagania młodych podlaskich kucharzy będzie oceniać jury pod przewodnictwem Karola Okrasy, jednego z najbardziej znanych polskich szefów kuchni, który otrzymał także tytuł ambasadora województwa podlaskiego. On także jest fundatorem Nagrody Głównej w konkursie stażu w jego ekskluzywnej restauracji. To był weekend pod znakiem koszykówki. Z udziałem 7 zespołów zakończył się w Łomży 25. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców Łomżyńska Zima o Puchar Prezydenta Miasta. W naszym turnieju wzięło udział 7 zespołów, m.in. Mariampol, zespół z Litwy, i dlatego nazywamy go międzynarodowy. Koszykówka na poziomie takim dziecięcym, no, tutaj w naszym turnieju troszeczkę była zróżnicowana, bo były zespoły na przykład Mariampolu, Toruń, Twarde Pierniki, Żubry, Białystok, takie zespoły już mocniejsze. Ale myślę, że poziom można ocenić to jednym słowem. Poziom był wysoki naszego turnieju. W hali Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży rywalizowało przez 3 dni 112 zawodników. 7 zespołów złożonych z chłopców z rocznika 2009 i młodszych. Wśród nich drużyna z Litwy, która okazała się być niepokonana i wygrała wszystkie spotkania i wyjechała z Łomży z kompletem 12 punktów, co dało jej pierwsze miejsce turnieju. Jesteśmy z Mariampolu, z Litwy, trener Gintautas Žibūda, mój zespół tutaj 2009 rok, rocznik. Bardzo przyjemno przyjechać do Łomży, to ja tutaj byłem już kilka razy. I dziękuję organizatorom, sponsorom za piękny turniej. My wygrali w finale, wszystko dobrze. Myślę, że z malutych lat trzeba, Litwie tak i graje, koszykówka z malutkich lat, z pierwszego klasa i potem widzimy rezultat.
Swoją grę oprócz litewskiego SC Mariampol pokazały Iskra Konstantynów, Akademia Młodzieży Bry Białystok, UKS Jedynka Marki, Twarde Pierniki Toruń, Warsaw Basketball Warszawa i gospodarz turnieju UKS Dziewiątka Łomża. Każdy zespół rozegrał 6 meczy. Zespół prowadzony przez Grzegorza Sowińskiego z Torunia zajął 2. miejsce turnieju. Na początku graliśmy słabo, ale potem się obudziliśmy i zagraliśmy lepiej, jednak już nie mogliśmy dogonić wyniku. Wyszło jak wyszło, ale zagraliśmy lepiej w drugiej połowie. Tata powiedział, żebym trenował cokolwiek, a że polubiłem ją koszykówkę, to zacząłem trenować i już jestem teraz tutaj. Sławomir Starzak z Białegostoku trenuje młodzież w Akademii Młodzieży Bry, której zawodnicy zdobyli 3. miejsce turnieju. Od najmłodszych lat koszykówka mnie kręciła. To jest sport zespołowy, który ja najzwyczajniej bardzo lubię. Takie gwiazdy, na przykład jak Michael Jordan i grające teraz na przykład jak LeBron James albo Stephen Curry, nakierowały mnie właśnie w ten sport, można tak powiedzieć. Super się grało, naprawdę hala wyśmienita. Widać, że to miasto żyje, że jest świetna atmosfera. I naprawdę przy takiej widowni, jaka była, naprawdę zupełnie inaczej się gra. Dodatkową atrakcją łomżyńskiego turnieju był drużynowy i indywidualny konkurs rzutów wolnych, konkurs sprawnościowy i konkurs 3-2-1, który wygrał łomżyński zawodnik. Grało mi się bardzo przyjemnie. Jestem tutaj już drugi raz, ponieważ w tamtym roku grałem z rocznikiem starszym i z roku na rok jest coraz fajniej i są ciekawsze i lepsze drużyny. Bardzo dużo było rywalizacji, przyjemnej i zawziętej. Koszykówka dla mnie jest tak rzeczą, która mnie odciąga od wszystkich innych rzeczy i w której można powiedzieć, że się odnajduję. Sprawia mi przyjemność i staram się jak najwięcej w nią grać. Z dnia na dzień przez takie turnieje stajemy się coraz lepsi, obserwujemy lepsze osoby i uczymy się nowych zachowań na boisku. Patronat nad imprezą tradycyjnie sprawuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a honorowym patronatem jubileuszowej edycji był wicemarszałek województwa Marek Olbryś, który wziął udział w honorowaniu najlepszych drużyn zawodników i gratulował trenerom. To już można powiedzieć turniej z tradycjami od 25 lat. Piękna idea sportu młodzieżowego uczniów szkół podstawowych tak naprawdę. Łomża jest cenionym zespołem, w tamtym roku wygrała, teraz jesteśmy trochę dalej na pudle, ale dobre międzynarodowy turniej, w tym roku wygrała Litwa, Mariampol, Białystok, Warszawa, dużo wspaniałej młodzieży, a przede wszystkim ta idea sportu zespołowego, ale takie, które dają właśnie szansę na współpracę, na porozumienie młodych ludzi, gdzie chcą razem coś dobrego stworzyć i ten sport daje dużo dają właśnie takich wartości współpracy między sobą, grę w drużynie, a to po prostu przydaje się w dalszym życiu, w życiu dorosłym. I gratulowaliśmy dzisiaj wszystkim sportowcom. 7 drużyn rozjechało się po Polsce, otrzymały nagrody, podziękowania, atmosfera cudowna dla tych młodych sportowców. Myślę, że w następnych latach mogą aspirować do najlepszych drużyn pierwszej ligi w koszykówce, a potem kariera międzynarodowa. Wszystkiego dobrego, gratuluję wszystkim. Podczas finałów łomżyńskiej zimy spotkaliśmy 5-letniego Maćka, który kocha koszykówkę i z pewnością jest nadzieją tej dyscypliny. Swoim krótkim pokazem kozłowania zdobył gromkie oklaski starszych zawodników, trenerów i publiczności. Nazywam się Maciek Gutowski, mam 5 lat. Bo lubię bardzo koszykówkę, no bo lepiej się kiwa i lepiej się gra. Będę dużo trenował, żeby być najlepszym koszykarzem. Pozdrawiam mamy i tatę i brata. Fanów młodzieżowej koszykówki nie brakuje. Zbigniew Bytomski od lat jest promotorem tej dyscypliny sportu. Od 17 lat jeszcze po całej Polsce, po całej Europie, 170 miast w Polsce. Na Podlasiu bardzo często bywam, bo województwo podlaskie dla mnie jest gościnne, nie do wyobrażenia. W Łomży jestem tutaj 3 raz, 12 lat temu, później 7 lat temu i znowu 3 raz. Łomża się pięknie zmienia, koszykówka się zmienia, coraz lepszy poziom, coraz lepsza rywalizacja. Dzieci potrafią coraz więcej grać, lepiej niż to kiedyś bywało. No i jestem przeszczęśliwy. I tutaj w Łomży Kamiński, Wojtkowski robią co mogą, żeby te turnieje były przepiękne. Takie turnieje jak w NBA może dla dzieci, pokazać im
tą koszykówkę i mnóstwo nagród. Nie ma nigdzie w Polsce tyle statuetek, tyle wyróżnień. To jest prawie 50 wyróżnień indywidualnych, medale dla wszystkich dzieciaków. No, co jeszcze więcej trzeba? Piękna hala, gościnność Podlaska, Łomżyńska i jest cudownie. Najlepszym zawodnikiem trzydniowych zmagań został Augustas Majałkas z SC Mariampol. Tytuł najlepszego obrońcy turnieju przyznano Maksymilianowi Gabrychowi z Twardych Pierników Toruń, a najlepszym rozgrywającym został Marcel Jakubiec z Akademii Koszykówki Młode Żubry Białystok. Turniej koszykarski Łomżyńska Zima to festiwal nagród. Każdy z uczestników wyjechał odznaczony. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, koszulki, turniejowe upominki, puchary i dyplomy oraz zdjęcia, a zwycięzcy medale i zasłużone puchary. Przyznano też szereg wyróżnień indywidualnych w postaci statuetek i nagród rzeczowych ufundowanych przez prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego. Trenerzy drużyn otrzymali szereg gadżetów i upominków ufundowanych przez wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Turniej koszykówki chłopców Łomżyńska Zima został zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Szkoły Podstawowej nr 9, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, prezydenta miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego i wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia.